Alleluja! Chrystus zmartwychwstał jest! I to jest najlepsza nowina, jaką usłyszał dziś świat. I chcemy się nią cieszyć, dzielić i wyśpiewać z całych sił. Alleluja! Witamy wszystkich widzów Telewizji Polskiej na drugiej części wielkanocnego koncertu Dobrej Nadziei. I dziękujemy, że możemy gościć w Państwa domach. I dzięki tej gościnie, mimo pandemii, możemy być dzisiaj razem i poczuć prawdziwą moc Wielkiej Nocy. Dodać tak potrzebnej nam wszystkim dzisiaj nadziei. Czasem przecież, by zmienić świat na lepsze, wystarczy jeden uśmiech, jedno dobre słowo. Jeżeli więc chcecie pozdrowić swoich znajomych, bliskich, pokazać, że cały czas o nich pamiętacie, to ten pasek jest tylko dla Was. O potędze i o nadziei nie tylko dziś śpiewamy, ale również słuchamy w Państwa historiach. I to z nich czerpiemy potężną siłę. To historie, które wzruszają, które inspirują i dodają nam dzisiaj wiary. Tak to już w życiu jest, że czasami o wszystkim decyduje ten jeden moment. I właśnie o tym śpiewająco opowiedzą nam bracia z Bogoniowic, czyli Pectus przy wsparciu Gospel Rain. Z wielu miast za zakrętem niebo jakby stąd, póki jesteś życia mała garść ciągle w nas. Wspominamy cud raz jeszcze, kilka prostych słów, nie więcej. Życia mała garść ciągle w nas. Tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej, taką siłę, którą w sobie mam. I tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej, ciągle. Jednym z wielu miast za zakrętem niebo całkiem stąd ciągle w nas. Wspominamy cud raz jeszcze, kilka prostych słów, nie więcej. Życia mała garść ciągle w nas i was. I tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej, taką siłę, którą w sobie mam. I tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. I taka mała życia garść, nie więcej, ciągle. Tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej, taką siłę, którą w sobie mam. I tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. Taka mała życia garść, nie więcej, taką siłę, którą w sobie mam. I tylko jeden moment mam w pamięci, tylko jeden, który ciągle trwa. I taka mała życia garść, nie więcej. Złoty deszcz, proszę, niech zabłysnie.
błyśnie, chwały ogień wznosi się. To był Gospel Rain w utworze Ogień. Jak widać, muzyka nie boi się takich połączeń, ale ogień to też odwieczny symbol życia i śmierci. A opowieść pani Grażyny z Nidzicy zaczyna się dokładnie gdzieś pomiędzy. Po serii skomplikowanych zabiegów została wprowadzona na kilka tygodni w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarze nie dawali jej wielkich szans, ale na całe szczęście ogień jej życia podtrzymywała wiara i nadzieja. Z opowiadań mojej rodziny i przyjaciół wiem, że w tym czasie modliło się za mnie wielu ludzi. Wtedy, gdy ja tkwiłam na granicy życia i śmierci, niczego nie czując i nie mając żadnej świadomości, trwał szturm modlitewny do nieba, szturm miłości, który został przyjęty przez Pana i teraz mogę chwalić Boga i opowiadać Jego cuda. Po 2 tygodniach śpiączki i niebytu obudziłam się i wcale nie byłam rośliną. Bóg wrócił mnie do życia. Pięknie. Czas na muzyczny epilog tej niezwykłej historii. To będzie muzyczne podziękowanie wszystkich chorych i cierpiących, uratowanych z wielkiej otchłani. Przed Państwem i dla Państwa połączone chóry Sand & Grace, TGD i Gospel Rain w utworze Uratowani. Uratowani z wielkiej otchłani. Oszczędzajcie nóg, ruszajcie żadnych, by być objęci z głębokiej toni. Nie oszczędzajcie dłoni, klaszcie głośno, tak. Uratowani z wielkiej otchłani. Nie oszczędzajcie nóg, ruszajcie żadnych, by Bożą łaską obdarowani. Nie zamykajcie, uśpiewajcie o tym, że Jego gniew tylko chwilę trwa. Życie całe, choć wieczorem bywa płaszcz, to poranek budzi się radosne świętowanie. Moje narzekanie zamienione w taniec. Dobry Panie, rozwiązałeś mój pokutny ból. Moje narzekanie
wybaczenie, za uzdrowienie i za to, że od śmierci wybawiłeś mnie. To twój gniew tylko chwilę trwa, a przychylny życie całe. Choć wieczorem bywa płacz, do porady budzi się radosne świętowanie. Moje narzekanie zamienione w taniec. Dobry Panie, rozwiązałeś mój pokutny ból. Moje narzekanie zamienione w taniec. Moja dusza śpiewa, nigdy nie zamilknie już. Moje narzekanie. Jak akcy strzelisty, tłum nieobległy jezioro, dziwiąc się wodą, że czyste, że srebrne ryby w nich biorą, że cisza skrzydlatym śpiewem usypia złociste fale. Gdzie takie miejsce jest? Nie wiem, lecz wiem, że trzeba je znaleźć. Postępu żółwa nie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myszących portfelem, gdy komputery już liczą rentowność wszelkiej idei, czuć się wiarę krzyczą o świat. Na trawie. Niechaj od pocztą pobiegu w zielono sklepionej nawie, gdzie pięknym każdy tchnie szczegół. Pozwólmy zmilknąć rozmowom, a myślom bujać po niebie, czując, że lepiej nam z sobą, że jest nam bliżej do siebie. Postępu żółwa nie pędzi przez zieleń, kiedy przybywa zastępów ludzi myślących portfele, nim komputery wliczą nieopłacalność idei, czuć i wiara nie krzyczą o świat.
Alicja Majewska wręcz z eksplozją nadziei i wiary. Właśnie. Jak wygląda świat w kolorze nadziei, wie najlepiej Joanna, kolejna z naszych bohaterek. Jako nastolatka musiała zmierzyć się z diagnozą, która kompletnie zmieniła jej plany na życie. Poznajcie dziewczynę o wielkim sercu i wielkiej wierze, która udowodniła, że nie można tracić nadziei. Posłuchajmy, bo jest z kogo brać przykład. W wieku 14 lat stwierdzono u mnie chorobę serca. W wieku 19 lat miałam wszczepiony już kardiowerter, który pilnował, aby akcja serca się nie zatrzymała. Zrozumiałam, że jedynym ratunkiem dla mnie jest przeszczep serca. Minęło już 5 lat, przeszczep się przyjął. Czuję się rewelacyjnie, że tak powiem. Mogę robić bardzo dużo rzeczy, począwszy od pływania, jazdy na rowerze. I staram się tą pozytywną energią swoją zarażać inne osoby, dlatego że wiem, jak bardzo ciężko jest czekać na ten telefon, który niesie ze sobą nadzieję. A wystarczy myśleć pozytywnie, mieć nadzieję, a na pewno będzie wszystko dobrze. Co przygniata cię z czarnej nocy pełnej łez, nawet z beznadziei złej, podniesiesz się. Choćbyś już kamieniem był, choćbyś zwątpił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci, wznieś serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, wzleć ptakiem nad mgły, w obłokach mieszka świt. Wznieś serce nad zło. Z głodu, który zjada sny, z gęstych, obojętnych dni, nawet z dna, co nie ma dna, potrafisz wstać. Choćbyś ogień w sobie zgniótł, choćbyś zabił w sobie bunt, jeśli iskrę wiary masz, potrafisz wstać. Wznieś serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, wzleć ptakiem nad mgły, w obłokach mieszka świt. Wznieś serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, wzleć ptakiem nad mgły, w obłokach mieszka świt. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci.
Jeśli iskrę wiary masz, potrafisz wstać przepięknie i z mocą, zaśpiewał nam Andrzej Lampert, tak, że aż serce zabiło. Drodzy Państwo, niech ten wers, niech te słowa będą dla nas wskazówką, że aby odrodzić się i powstać, nie potrzeba od razu wielkiej wiary. By rozpalić płomień na początku, wystarczy przecież tylko iskra. Dokładnie tak. I tak też było w przypadku Karoliny, kolejnej silnej kobiety, która mogła się poddać i załamać, ale zamiast tego wybrała życie nadzieją. Zobaczcie, dokąd ją zaprowadziła. O tym, że mam raka tarczycy, dowiedziałam się w roku 2016. To było o tyle trudne dla mnie, bo zbiegło się to z bardzo ciężkim wydarzeniem, jakim była strata ciąży. Praktycznie to w przeciągu kilku godzin się stało. Nadzieję na to, że mogę wyzdrowieć, dał mi tak naprawdę mój onkolog. Powiedział mi, że muszę podejść do tego bardzo zadaniowo. Żyć mimo choroby, a właściwie to mam żyć z tą chorobą. Wpisać wizytę u kosmetyczki, obok mam wpisać wesele przyjaciółki, a zaraz obok wizytę w centrum onkologii. Mam zacząć żyć piękniej, najpiękniej jak potrafię i cieszyć się tymi dniami. Bo tak naprawdę, kiedy się jest w tak trudnym momencie, kiedy przychodzi się nowotwór, człowiek zaczyna doceniać te wszystkie proste rzeczy, jakie ma. Zaczyna doceniać, że może sam sobie kawę zrobić. To, że jest niezależny od innych ludzi. To jest coś absolutnie pięknego i zmienia optykę już na zawsze. Zamknie ich, on uwalnia więźniów. On kajdany zdjął, także z moich rąk. Wybawiciel Jezus, nic nie ciąży już. Yeah.
swój ostatni skok. Utrafiam znów bez chorych rąk. Porządek jest i już go nie ma. Nie liczysz siebie, a trzeba. A trzeba. To był twój ostatni skok. Wciąż zamyślony, kojarzysz coś. Rozumiesz drobne na niby film. A to twoje życie, jesteś w nim. A teraz pokaż mi, no pokaż mi niebo. Ja chcę słuchać tych, co mówią piękno. Nastała noc, lecz nie zapominaj, że jutro też jest dzień. Okaże się, że pędzący czas zatrzymał się dla ciebie. Dla ciebie. Bo wolność jest dwa kroki stąd. Niebo dziś oddaję to. Jestem tu i już mnie nie ma. Zapytaj kogoś, jak trzeba, jak trzeba. A teraz pokaż mi, no pokaż mi niebo. Ja chcę słuchać tych, co mówią piękno. Nastała noc, lecz nie zapominaj, że pędzący czas zatrzymał się. Trawa znów będzie zielona. Niebo rozbłyśnie milionem gwiazd. Więc proszę powtórz głośno moje słowa. Bo może za kilka lat ktoś zapyta cię. A teraz pokaż mi, no pokaż mi niebo. Ja chcę słuchać tych, co mówią piękno. Nastała noc, lecz nie zapominaj, że jutro też jest dzień. Okaże się, że pędzący czas zatrzymał się dla ciebie. Tak właśnie dla ciebie. Dla ciebie. Piotr Kupicha nie tylko pokazał, ale też przychylił nam nieba. Oj, ależ tak. To była moc. Dzięki. W trakcie dzisiejszego wielkanocnego koncertu Dobrej Nadziei poznaliśmy wiele świadectw i historii, które mocno inspirują. Pokazują, że drzemie w nas moc, by poradzić sobie nawet w tej najtrudniejszej sytuacji, którą nagle zaskakuje nas życie. Jego historią i bohaterstwem żyła cała Polska. Co pomogło mu przetrwać? Co było największą otuchą? I co wyniósł z tej tragedii, opowie nam sam. Przed Państwem Krzysztof Ziemiec. Mój wypadek, czyli pożar w mieszkaniu, to już jest sprawa sprzed dobrych kilkunastu lat. Ja miałem prawie połowę ciała oparzonego, wyłem z bólu, szczególnie w szpitalu przy okazji zmian opatrunku. Byli wokół mnie bliscy i oni, myślę, że ich obecność, poczucie sensu życia, że jest dla kogo żyć, że jest po co z tego szpitala jak najszybciej wyjść. To mi dodawało otuchy, to mi dodawało sił i wiara, bo wiara raz, że dodaje otuchy, dodaje nadziei, ale też i tłumaczy, szczególnie chrześcijańska, że cierpienie ma jakiś swój głęboki sens, że jest wpisane w życie czy w historię zbawienia. Traktuję to jak prawdziwy cud. No, drugie życie, w ogóle życie jest cudem i trzeba to życie przeżyć jakoś tak godnie, tak?
to coś, co waży tak niewiele, ale wiele melodii znam. To moje małe ukulele, niech zagra dziś aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, ukulele, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, ukulele, aleluja. Wszędzie zabieram je ze sobą i gdy ochotę tylko mam, żeby zrobiło się wesoło, na czterech strunach refren gram. Moje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, ukulele, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Moje małe ukulele, aleluja, ukulele, aleluja. Ukulele, aleluja, ukulele, aleluja, ukulele, aleluja, ukulele, aleluja. La 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 la. Trzymam je, gdy grasz na strunach mego serca, harmonia w nim pojawia się. Twoje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Twoje małe ukulele, aleluja, dobry Panie Boże, to ja. Twoje małe ukulele, aleluja, aleluja, aleluja. Twoje małe ukulele, aleluja, dobry Panie Boże, to ja. Twoje małe ukulele, ukulele, ukulele. Twoje małe ukulele, ukulele, aleluja. Twoje małe ukulele, ukulele, ukulele. Twoje małe ukulele, aleluja, dobry Panie Boże, to ja. Małe szczęście.
nasza mała Alatracz zaśpiewała o małych szczęściach, ale za to z jakim wielkim sercem i wielkim głosem. Tak jest, dzięki Alu. Drodzy Państwo, życzymy, aby te święta Zmartwychwstania Pańskiego wypełniły Wasze serca radością, pokojem i oczywiście nadzieją. Niech wraz z wiosną i Wielką Nocą przyjdzie nowe życie, także to bardzo nowe życie, duże i małe szczęścia, którymi warto się cieszyć każdego dnia. Życzymy, żebyśmy mimo dystansu byli nadal razem, dbali o siebie nawzajem, pamiętając, że dobro, radość i nadzieja to właśnie te wartości, które można rozdawać i pomnażać w nieskończoność. Tak jest. A cud Zmartwychwstania od prawie 2000 lat dodaje nam otuchy i wypełnia nasze serca szczerą nadzieją. Niech tak się dzieje i dziś, kiedy świat mierzy się z pandemią i jest to wszystkim, a szczególnie chorym i ich bliskim, bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że jesteśmy w tym wszyscy razem. Żyje na wieki nasz uwielbiony Pan. Żyje na wieki Król Jezus, Król Jezus zmartwychwstał. Alleluja, o, 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 alleluja. Znika wszelki strach. Świętujemy dziś, zwyciężamy z nim. O, 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 alleluja. O, 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 alleluja. Najwyższej godzien chwały, Zbawiciel świata, który żyje na wieki, nasz uwielbiony Pan. Świętujemy dziś, zwyciężamy z nim. O, 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 alleluja. O, 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 alleluja. Najwyższej godzien chwały, Zbawiciel świata, który żyje na wieki, nasz uwielbiony Pan. Żyje na wieki, Król Jezus. Śmierci, grzech i strach.